9:27. Idziemy na Wesoły Cmentarz. Polujemy wciąż patrola. Nigdy nie kupujcie p***. Mamy nadzieję, że go odstawimy, zrzucimy go gdzieś tam w najbliższym warsztacie i że go w jakiś sposób naprawią. Jak nie dzisiaj, no to w ciągu dnia, i kolega Rafał będzie mógł dojechać do nas, dołączyć później. Jest pierwsza piękna pogoda, jesteśmy brudni, śmierdzący. Nie kąpaliśmy się już drugi dzień. Tak. Jest fajnie i wszyscy są zachwyceni. Jeszcze takich dni kilkanaście. Jesteśmy przy Wesołym Cmentarzu. 40 minut. Słuchajcie, w pół do 11 z powrotem tutaj. Okej. Wejście kosztowało zawsze 2 leje, nie wiem ile kosztuje teraz. Ten cmentarz jest prowadzony przez rodzinę od lat, która się tym zajmuje. I oni między innymi też remontują ten kościół. W zeszłym roku nie było tej wieży jeszcze, nie? Kolorowej. Teraz już jest. Titularie biskop nostri, compulostri et fin nostri, centuristos Domnului, pentru binecredinciosul popor român de pretutinde, să ne rugăm. Napsu. Napsu. Dobra, stoimy, czekamy. Karola, aparat masz? Gang Albanii. Nie ma problemu. Salut. Salut. Bramy po lewej, po prawej. To jest w tym regionie charakterystyczne i podobno świadczy o zamożności mieszkańców domu. Im bogatsza brama, tym lepiej. One są troszkę zamknięte. Trzy bramy pod rząd, nie? Cztery, jedna ma. Idziemy oglądać jakiś monastyr. Dzięki. Dzięki. Dobra. Co ty robisz? Na tle tych pięknych schodów. Te same pingwiny tu widzę. Jacyś turyści z Polski idą naprzeciwka. Skąd ich znamy? Z Krakowa. Tam też z Polski. Ty, tu pieniążki są wrzucone. Jeszcze raz słucha, Michał, bo nie? Akurat wyłączyłem. Jakiś tam... Nie, nie jest...
Wszystko. Jak to mało trzymasz się? Jak najbardziej. Przerażają mnie te leżące kamienie przy drodze. Że przepaść jest z właściwej strony. Poza tym przepaść jest z właściwej strony. To co tu jest, blok, za czym wybudowali? Nie robię, to była kopalnia. To górnicy do domu przyjechali. Powiem ci, że tu przepaść jest niezła tutaj. Dobra, skupiamy się na drodze. I trzymamy się z dalotu. Ale super. Wchodzimy do kopalni. Oho! Czy ktoś latarkę? O, dziś latarkę wrzuciliśmy. Mam taką małą zabawkę. Wrzuciliśmy z latarką. Idziemy zobaczyć, co tam jest. Dużo dalej nie wejdziemy. Na lewo. Strasznie mokro. Będziemy jechać tam. Tam, gdzie są te słupy. A potem gdzieś tam na górę. Jak się uda dojechać oczywiście. Właśnie nam poszedł wąż. Od paliwa. A ty się zajmuje filmowaniem. Jak wjeżdżaliśmy na górę, gdzieś strzelił kamień. Rozwalił nam wąż od paliwa. Na szczęście poszło tuż przy wlewie. Więc postaramy się to poksyliną zakleić. Chłopaki kleją, potem zakleją taśmą. No i oczywiście pojedziemy na benzynie, żeby spalić, bo jest pełny bak w tym momencie. Jak trochę spalimy, to miejmy nadzieję, że się nie będzie wylewać. Chociaż biorąc pod uwagę, że będziemy jechać tam pod górę, może być ciężko uzyskać ten plan. A to jest ta trasa, którędy wjechaliśmy. I tu jest ta dolina. Właśnie się tam czołga jakieś auto. Powoli z tym. Coś tam z prawej strony nie pasuje? Już jest ok. Przez chwilkę nie było drzew. Nic nie było. To jedzie za mną za FNDB-em. A za Isuzu Toyota. A za nami już nie ma nic. Dwoma rękami. Aha, jeden wyjeżdża, a reszta czeka. Zrozumiano. Każdy wyjeżdża, dowoli na sygnał. Okej. Patrz, tam wjeżdża, widzisz? Ja nie wjadę. Wyszła na piątę? Czy chcesz u nich siąść z tyłu, z lewej strony? Ja nie jadę, ja idę na nogach. Okej, następny. Poleciało. Ciało mi się ruszy do góry. Już jedzie. Thank you.
Jak? Super. Nie, woda. Ale zobacz na wskaźnik. Mieliśmy fulla. A ile jedziemy na benzynie cały czas. Ale to co? Proszę cię, 2 km. Nie patrz na to, co pokazuje przepływomierz na takich przechyłach. To jest woda, to nie jest benzyna. To może być jeszcze z tej kałuży tą wodę. Woda. Ja się cieszę, ja też. Dobra tam. Albo zajebiście szybko wywietrzała benzyna. Byleby nie podpalać. Ja pierniczę, kieruję much. W którą stronę pojedziemy, ale nie wiem w którą. Czekajcie, szukam zjazdu tym trawersem. Którym autem? System OK. No i tu jak jechaliśmy, to już legał śnieg, także to, ten zjazd żeśmy odpuścili niestety. Rozumiem, że to reduktor. No oczywiście, no jedyne co delikatne na reduktorze. Znaczy, jak będziesz miał tam za zakrętem czystą, to daj mi znać, bo ja chyba na dwa razy go będę musiał zrobić. Możesz jechać. Wysiąść? Tam jest koner. Poprowadzić cię? Nie wiesz co, jeszcze nie. Mam jedynki i reduktora, to i tak za bardzo muszę się wiesz. Trzymaj dystans też, kochanie. Trzymam cały czas. Bo jak on widzi, że my się zbliżamy, to on też wtedy, wiesz. Ale cisza na CB, każdy skoncentrowany. Jezu, jak on się przyklinął. Nie masz pasów zapiętych, kochanie, w ogóle. Co mi dadzą pasy? Proszę cię za mną. Oni też nie mają z tyłu pasów. Kto? Dzieci. To niech zapną. Jak się auto stoczy czy coś? Gang Albanii, Karolina, Michał, pasy. Są! 1,5 kilometra przejechaliśmy dopiero. Nie wierzę, nagrywam. Będę to miał nagrywane. Zwolnij, zwolnij go. Wiem, zatrzymują się. Nie, no jakby pojechali na prawo, to by tędy zjechali. Chyba chodziło właśnie, żeby tędy nie jechać. Tamtędy. Nie wiem, jak ostry był ten żleb, wiesz? O matko. Wszyscy w kolumnie stoją. Wszyscy? Co tam widać takiego, Karola? To się lejka, no. Musimy czekać, zanim on powie nam, że możemy jechać. Dobra, następny niech jedzie powoli. Kuźwa na boku połóż. Ha, to jest zagadka. Powoli, powoli. Nie dam rady wolniej, on mi zsuwa się! Siadasz czy idziesz? Siadam. Chcę uciec. No cóż. Jedzie już następny czy nie? Tak, powiedziałem, żeby zjeżdżali.
że on mi się na tych strumiznach rozpędza mimo wszystko, wiesz, mimo że jest reduktor na L i ja muszę przyhamowywać, a tam mi zablokowało koło zupełnie, wiesz. Nie mogę hamować teraz. Mówiłem, uważaj na kamień. To jak musiałeś na niego najechać? Ale ja go nie widziałem w ogóle. Tu właśnie przeszedłem na benzynę, zobaczymy co teraz będzie. Dobra, będziemy obserwować twój wydech. Dymi. Czyżby już czelka pod głowicą? Oby nie. Co za dymi? Zbierało mu się w turbinie od jazdu, musi przepalić. Ale tam nie ma turbiny, to jest 3,5 fa 6 wolu na słońce. A, ja nie ma turbiny. No ale uszczelka by nie... To by się musiał przegrzać, żeby była uszczelka. Sprawdźcie, jaka temperatura silnika. Łukasz, jaką masz temperaturę silnika? Próbuję. To też jest w normie. To już ty jedziesz. Jadę. Przejechała ekipa bułgarsko-rumuńska. 4-5 aut już jest. Łukasze twierdzą, że tam dalej nie ma drogi. Nasz kierownik mówi, że przejeżdżał tamtędy. Ponieważ już jest późno, zamierzamy się dojechać do obozowiska, rozbić i będziemy starali się pokonać trasę rano. Jeżeli się nie uda, będziemy musieli chyba wrócić. No to nie najlepsza, jak myślę, rozwiązanie. Zobaczymy. Myjemy opony. Myjemy opony. Prawie. Oni się stąd wynieśli, bo nie było jak do domu dojechać. Dokładnie.